na wpływ na bezpieczeństwo podczas pokazu. Około 1000 metrów i za chwilę rozpoczną stromne nurkowanie, by rozpędzić swoje samoloty do ponad 450 km. I właśnie rozpoczyna się pokaz zespołu akrobatycznego Orly. 450 km na godzinę zespół rozpoczął pierwszą swoją figurę zwaną pętlą. Formacja, którą oglądamy, to diament. Proszę zwrócić uwagę, jak małe odległości są między poszczególnymi samolotami. Samoloty oddalone są od siebie o niecałe 1,5 metra. W tej chwili zespół wykonuje zakręt w lewo z naborem wysokości i za chwilę nastąpi kolejne przegrupowanie. Jak już wspomniałem wcześniej, liderem zespołu jest kapitan Dariusz Stakurski. Ukończył on szkołę lotniczą w 1998 roku. W zespole natomiast lata od 2001 roku. Posiada nalot ponad... Widoczna smuga za samolotami to włączony smugacz solisty kapitana pilota Dariusza Stańczyka. Prawo skrzydłowym jest major Zbigniew Kosterna. Posiada on nalot 2600 godzin. Jest oblatywaczem pierwszej klasy, a domnisko szkołę Orlon ukończył w 1989 roku. W tej chwili piloci zespołu zmienili ugrupowanie do Concorda. Na lewej pozycji jest porucznik Michał Chmara, w zespole lata od 2 lat, a oficerską szkołę lotniczą skończył w 2002 roku. Posiada nalot 1000 godzin. I oto zespół prezentuje się ze publicznością. Warto zrobić interesujące zdjęcie. Formacja 7 orlików nabiera wysokość, a tymczasem już za chwilę od ugrupowania odłączy się solista zespołu, kapitan Dariusz Stańczyk. I na wysokości 400 metrów, jak widać, odchodzi solista zespołu, kapitan Dariusz Stańczyk. Posiada on nalot 2200 godzin, a w zespole lata od początku jego powstania, czyli od 1998 roku. Szkołę lotniczą ukończył w 1989 roku. Spójrzmy w prawo, bo oto solista dynamicznie wykonuje zakręt w stronę lotniska, by za chwilę rozpocząć swoją pierwszą solową figurę zwaną lotem nożowym. Nadlatuje solista. Pilot obróci samolot do 90 stopni wzdłuż osi podłużnej, tak aby skrzydło znajdowało się prostopadle do ziemi. Cała siła nośna wytwarzana jest tylko na kadłubie. Włączony smugacz, reflektor, już za chwilę rozpocznie swoją figurę. I oto jest, na małej wysokości w locie nożowym. Brawa dla pilota! Solista zwolnił przestrzeń nad nociskiem, a przed nami cała szóstka wykonuje pętlę. Prędkość w górnym położeniu spada do około 180 km na godzinę. W pionie samoloty osiągają prędkość około 300 km na godzinę. W dolnym punkcie, tak w tej chwili, przeciążenie wzrasta do wartości około 5. I wykonują kolejną pętlę, z tym, że w pionie odejdzie parasynchron. Synchro otworzą kapitan pilot Robert Osses i kapitan pilot Krzysztof Kidacki.